Śmierć i zmartwychwstanie. Efrem syryjski. Przeciw niewierzącym w zmartwychwstanie. Twierdzisz, nie wierząc jak poganie, że nie ma zmartwychwstania umarłych? O, wstrętne i zapomniane przez Boga twe usta, którymi przemawia szatan. Kłamca i sprawca kłamstwa. O kłamliwe usta, a nawet więcej, otwarty grobie, który ze złego skarbca swego serca wydobywasz zło i twierdzisz, że nie ma wstania umarłych. Lecz jak to? Nie trzęsiesz się ze strachu, otwierając swe bezczelne usta i bluźniąc Chrystusowi, pierworodnemu spośród umarłych? Jak to możliwe, że nie otworzyła się ziemia i nie pochłonęła cię żywcem? Jak to możliwe, że nie uderzył cię anioł, który zwiastował z martwych wstanie i mówił do niewiast? Chrystus z martwych wstał jako pierwszy spośród tych, co zasnęli. Do kogo powinniśmy cię zaliczyć? Do Pogan czy do chrześcijan? Jak mamy cię nazywać? Poganinem czy chrześcijaninem? Lecz niech Bóg nas broni, abyśmy cię zwali chrześcijaninem, jeśli w ten sposób myślisz. Ci bowiem, którzy tak myślą, nie zasługują na miano chrześcijan. A jeśli sami siebie tak nazywają, to tylko się oszukują. Nie mają bowiem żadnego udziału w Chrystusie, naszym prawdziwym Bogu który z łaski obdarował nas z martwych wstaniem, lecz ich udziałem jest piekło, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Kto nie oczekuje zmartwychwstania i w nie nie wierzy, dlatego lepiej byłoby, gdyby się nie narodził. Jak zatem powinno się ciebie nazywać? Saduceuszem, Żydem czy Samarytaninem, czy obydwojgiem naraz? Raczej saduceuszem oraz Samarytaninem, gdyż oni tak samo mocno jak ty zapierali się z martwych wstania. Z tego też powodu ich dział i Twoim będzie. Jeśli się nie nawrócisz, cóż za ciemność zakryła twoje oczy? Jaka wielka zatwardziałość dotknęła twojego serca? Który wilk cię porwał, odłączając od trzody Chrystusa? Który niszczyciel wykradł ci prawdziwą wiarę? Cóż za nieudolny nauczyciel wsączył ci w serce to bluźnierstwo i odłączył cię od Kościoła katolickiego? Nędzniku, jakim sposobem odważasz się podnosić wzrok ku niebu i wołać do Chrystusa, któremu bluźnisz? Z jak wielką bezczelnością, nędzniku, nazywasz siebie chrześcijaninem? Przecież zaparłeś się Chrystusa i zelżyłeś Ducha Świętego. Jak śmiesz, nieszczęsny, pokazywać się na oczy apostołom i prorokom, którzy głosili z martwych zmartwychwstanie umarłych i to we wszystkich częściach świata? Jakim sposobem ważysz się przestępować próg kościoła, gdzie prorok Izajasz krzyczy – Umarli z martwych wstaną, pogrzebani obudzą się. Z jak butnym czołem odważasz się wchodzić do mieszkania Chrystusa, gdzie święci tak jasno głoszą nam z martwych wstanie, apostołowie pouczają, prorocy je zapowiadają, a ewangeliści przynoszą nam dobrą o nim nowinę. Jakimi oczyma będziesz oglądał? najświętsze ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, który okradł niezwyciężoną dotychczas śmierć. Podeptał szatana, a na trzeci dzień z martwych wstał, a światu udzielił życia i zmartwychwstania. Tej nadziei chwytają się wszyscy wierzący. Oczekuję z martwych umarłych i życia wiecznego. Paweł, piewca bojaźni Boga, odsłania przed wierzącymi tajemnicę zmartwychwstania. Słuchajcie, wyjawiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, lecz nagle wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili. Na głos ostatniej trąby. Trąba bowiem zabrzmi i powstaną zmarli, niedotknięci zniszczeniem. Także innym razem zwalcza i zawstydza nieuznających zmartwychwstania. wstania. Jeśli nie ma zmartwychwstania wstania umarłych, to i Chrystus nie niezmartwych wstał. Jeśli jednak Chrystus nie zmartwychwstał, to nasze przepowiadanie jest bezużyteczne, a także nieprzydatna jest nasza wiara. Ponadto zostaniemy uznani za fałszywych świadków Boga, który kazał nam głosić zmartwychwstanie po całym świecie. Tenże Paweł pisze bowiem, jak gdyby chcąc z całą mocą wyszydzić ludzi przeczących zmartwychwstaniu, Jeśli zmarli nie wstają, to jedzmy i pijmy, ponieważ jutro martwi będziemy. Skoro zgodnie z twoim bluźnierstwem, nędzniku, umarli nie wstają, to dlaczego pozwoliłeś się ochrzcić? Po co uczestniczysz w nieskalanych tajemnicach? To jedno wiec. Jak długo tak myślisz, masz udział nie w przebaczeniu grzechów, lecz w sądzie i potępieniu, i pomnażaniu grzechów. Skoro zgodnie z Twoim bluźnierstwem niegodziwcze, umarli niezmartwych wstają. Po co się katujesz postami nocnymi czuwaniami i modlitwami? Do czego ci się przyda dziewictwo i zmieszane ze łzami boje przeciwko zmysłowości? Głupcze, skoro umarli nie zmartwychwstają, to wszystko, co napisane jest w Starym i Nowym Przymierzu, jest wierutnym kłamstwem? A męczennicy, którzy ze względu na życie wieczne wydali swe ciała na potworne męczarnie, oraz wszyscy święci, byli jedynie biednymi ludźmi, którzy zostali zwiedzeni. Czy nie widzisz zatem, nędzniku, jak wielu świętych czynisz kłamcami, za sprawą swych niecnych bluźnierstw? Nie tylko świętych, lecz nawet samego pana wszystkich świętych czynisz kłamcą! Co zatem poczniesz, biedaku, skoro się zmieniłeś w nieprzyjaciela wszystkich świętych i stałeś obcy samemu Chrystusowi, na wzór tych wszystkich, którzy nie mają żadnej nadziei? Kogo teraz możesz przywołać? U kogo szukać ucieczki? Utraciłeś przecież przyjaźń Boga i Jego świętych. Jak się nie wstydzisz wchodzić do Kościoła Bożego, gdzie Paweł woła, Pan sam przyjdzie z nieba a towarzyszyć mu będą okrzyki wojenne głosy archaniołów i trąba boża następnie jako pierwsi powstaną ci którzy umarli w Chrystusie potem my będąc jeszcze przy życiu i razem z nimi będziemy porwani na obłokach naprzeciw Chrystusa i na zawsze pozostaniemy z Panem Jakimi rękoma masz szczelność przyjmować najdroższe ciało Boga i podawać je swym niecnym, oszczerczym ustom, które lżą Chrystusa? Przestań znieważać świętych, zapierać się Boga i wypowiadać rzeczy karygodne. Kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się porządkowi Bożemu, jak mówi apostoł. Jak zatem będzie się wiodło człowiekowi, który buntuje się przeciw Bogu? Kto nie przyjmuje rozkazu ziemskiego króla, ponosi karę śmierci? A jakże straszne męki czekają tego, kto wypowiada posłuszeństwo rozkazom króla niebieskiego, czyli nieskalanej ewangelii? Jak długo będzie Bóg znosić takiego człowieka i zapomnianemu przez siebie nie zatka ust? Jakże ziemia nie otworzy swej paszczy i podobnych mu nie pochłonie żywcem. Pan mówi wyraźnie, umarli z martwych wstaną, a ten twierdzi, nie ma z martwych wstania umarłych. Za sprawą słowa Pana wszystko z niczego zostało powołane do istnienia. W niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony, panowania, archaniołowie, moce i władze. Wszystko zostało stworzone dzięki Niemu, i dla Niego, i wszystko jest niesione w słowie Jego potęgi, jak zostało napisane. Niebiosa są podtrzymywane przez Jego słowo, dzięki któremu ziemia została osadzona na wodach. Wszystko, co w niebie, na ziemi i pod ziemią, jest posłuszne Jego rozkazom podobnie jak wszelkie odchłanie, które z drżeniem wykonują Jego rozkazy, a Ty Mu nie wierzysz? Biada temu, kto się spiera z Bogiem i u Niego dochodzi swoich praw. Zadrżyj, człowieku. Trudno Ci walczyć przeciwko ościeniowi. Nawróć się do Pana, człowieku, i nie zapieraj się Go. Kto bowiem nie wierzy Synowi... Nie będzie oglądał życia, lecz ciąży na nim gniew Boga. Nie bądź zatem niedowiarkiem, lecz wierzącym, żebyś do wierzących mógł być zaliczony. Uwierz w naszego pana Jezusa Chrystusa, nauczyciela wszystkiego, co dobre, i posłuchaj, jak mówi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Przychodzi godzina, gdy zmarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, żyć będą. Dalej mówi: Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i wszyscy jego święci aniołowie razem z Nim, wówczas zasiądzie na tronie swej chwały i wszystkie ludy przed Nim się zgromadzą. Oczywiste jest, że będą to ludy powstałe z martwych. Posłuchaj jeszcze, co Pan mówi: Po powstaniu z martwych nie będą już płodzić, ani nie będą płodzeni, nie będą zaślubiać, ani nie będą zaślubiani, ponieważ nie będą już mogli umrzeć, lecz będą. Jak aniołowie w niebie. Mamy wystarczająco dużo dowodów? Jesteśmy już dostatecznie przekonani do odstąpienia odbluźnienia Bogu? Niech nikt dłużej nie pozostaje niedowiarkiem wątpiącym w zmartwychwstanie umarłych. Który świadek zasługuje bowiem? Na większą wiarę niż Bóg. A tutaj oto, sam Bóg jest świadkiem. Niech więc nikt nie będzie niewierzącym, lecz wszyscy wspólnie wołajmy jednym głosem do Pana i upadając przed nim, wołajmy: Uwielbiam Cię i wyznaję swoją wiarę w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne. Na przykładzie ludzi odrzucających zmartwychwstanie widzicie, bracia, w jaki sposób odchodzi się od Boga. Kto ma takie pozbawione wiary nastawienie, zwlukł z siebie Chrystusa. Skoro zaś już same słowa owych ludzi są tak niecne, to jak dopiero potworne będą ich czyny? Gdybym jednak chciał pokazać i po kolei wyliczyć wszystkie występnej pychy haniebne czyny, które po cudownym wyrzeczeniu się jej nieszczęśliwie znowu popełniliśmy, to nie wystarczyłoby na to czasu. Przywołując wspomnienia, przypominalibyśmy sobie o rzeczach, o których mogliśmy już zapomnieć. Stopniowo powracamy do swych starych przyzwyczajeń, postępowania bezbożnych wrogów, spraw, mowy i dzieł, których nie można ujawnić bez palącego wstydu. Jak potworny jest szatan, ten duch nieczysty, nienawidzący dobra i człowieka, jak potrafi każdego oszukiwać i przekonywać. Pan może za pośrednictwem proroków i apostołów, i świętej ewangelii, lecz nieliczni zwrócą na to uwagę. Szatan przywołuje ludzi cytrami i tańcem i diabelskimi piosenkami i od razu napływają całe tłumy. Boski przyjaciel człowieka zaprasza wszystkich do siebie i przywołuje przyjdźcie do mnie wszyscy. Tego nikt nie słyszy. Nikt do niego nie spieszy. Lecz jeśli tylko zaprasza szatan, ów wróg człowieka, Natychmiast biegnie całe mnóstwo. Jeśli na przykład zostaje ogłoszony post, albo czuwanie nocne, to wszyscy są przestraszeni, narzekają i bledną, jak umarli. Zapowie się jednak ucztę, granie na cytrach i diabelskie piosenki, a wszyscy są weseli, gotowi i rzeźcy. Radośnie się pozdrawiają i stadnie biegną na zabawy. I tak walczą w nieszczęśliwych zawodach, nie o świętą prawdę, co jest stosowne dla chrześcijan, lecz o rzeczy właściwe poganom. Już nie jako słudzy boga, lecz zbiegli niewolnicy. Często cały dzień się wysilają, zabiegając o pasienie swego brzucha, i całą noc spędzają na niszczących duszę zabawach. Oddają się błazenadom i nocnym życiem, nie zasługują na nic innego, aniżeli na biada, które wypowiada pan. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, ponieważ będziecie lamentować i płakać. Ci bowiem, którzy nie chcą tutaj się smucić, tam będą się smucić przez całą wieczność. Nie dajcie się nikomu zwieść, bracia. Tak nie zachowują się chrześcijanie, lecz poganie, jak mówi Pan. Nie dajmy się zwieść tego rodzaju uciechom, gdyż wszystko to czynią ludy pogańskie. Nie mające nadziei zbawienia ani pragnienia dóbr wiecznych, nam jednak powiedziano: nie kochajcie świata ani tego, co na świecie. W tym, kto kocha świat, nie ma miłości ojca, gdyż wszystko, co jest na świecie, żądza ciała, żądza oczu i pycha życia, nie pochodzi od ojca lecz od świata. Świat jednak ze swymi rządzami przemija. Jedynie ten, kto pełni wolę Boga, trwa przez wieczność. Czy wiecie, bracia, że wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, oddzialiście się w Niego? Jak zatem po tym, jak przyodzialiście się w Chrystusa, możecie jeszcze służyć szatanowi? Czy nie wiecie, że jesteście prawdziwym obrazem Boga i Jego chwału? Dlaczego nie czcicie Bożego podobieństwa, które w sobie nosicie, lecz hańbicie je pogańskimi nawykami? O, jak wiele dobra przez to tracimy? Bracie, od apostoła otrzymałeś polecenie, aby wszystko czynić na chwałę Boga. Ty jednakże cieszysz diabła swym pogańskim życiem, kochającego Boga natomiast przeklinasz. Otrzymałeś nakaz nieustannej modlitwy, ty jednak, rozproszony, spędzasz życie na nieustannych zabawach. Dostałeś polecenie wyzbycia się światowych pożądań i masz od Pana nakaz nie poddawania się próżnej lekkomyślności. Ty jednak nie zwracasz na to uwagi, lecz zamykasz uszy na te napomnienia. Na końcu jednakże doświadczysz, że żądze są bardziej gorzkie niż rzuć. I ranią mocniej niż miecz obosieczny. Taka jest bowiem natura grzechu. Udziela on trochę przyjemności, ostatecznie jednak jest przyczyną ogromnego cierpienia. Przyjemność trwa tylko krótką chwilę, męczarnie natomiast nie skończą się, lecz trwać będą przez wieki. Mam wam wykazać, że zabawy są bałbochwalstwem? Posłuchajcie tylko, co mówi apostoł. Nie bądźcie bałwochwalcami, jak jest napisane, i lud usiadł, żeby jeść i pić, a potem powstał, żeby się bawić. Miej się zatem na baczności, i nie pragnij takich zabaw, abyś tam nie został zaliczony do czcicieli Bożków. Gdyż każdy poniesie swój własny ciężar i zbierze żniwo tego, co tutaj posiał. Uważaj, żebyś nie zasiał tu cierni, czyli błazenat i lekkomyślnych rozrywek, abyś tam nie żniwował łez i biadań. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia. Lecz niemożliwe jest poruszenie wszystkich kwestii, zatem jeszcze tylko jedna. Niech każdy wie, że Bóg ustanowił jeden dzień, w którym będzie on sądził świat. Z miłosierdzia do człowieka Bóg znosi go tak długo, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz żeby wszyscy mieli czas na pokutę. Przyjdzie jednak z całą pewnością dzień, w którym niebiosa stopią się w ogniu, jak to zostało napisane. Wtedy my wszyscy, czy będziemy tego chcieli, czy nie, zostaniemy zgromadzeni przed tronem sędziowskim Chrystusa, na widok którego aniołowie staną ogarnięci drżeniem. Tam zostaną otwarte księgi, których nie przyjmujemy dziś, gdy ich słuchamy lub je czytamy. Tam zobaczymy je otwarte i usłyszymy, gdy będą czytane. A one potępią nas, jak mówi apostoł, w dniu, w którym Pan osądzi tajemnice ludzi według mojej Ewangelii, również nasz Pan mówi: Słowo które ja wypowiedziałem, osądzi świat w dniu ostatecznym. Widzicie zatem, że w owym dniu zostaniemy osądzeni według Ewangelii. Weźcie sobie słowa Pisma Świętego do serca i nie pogardzajcie nimi. Biada tym, którzy drwią z Pisma Świętego. Niestety istnieje mnóstwo wielomówców, którzy oszukują samych siebie i słysząc o sądzie i karze, mówią szyderczo: Czy ja jestem lepszy od reszty świata? Gdzie jest cały świat, chcę być i ja. Dlaczego nie mam postępować jak wszyscy inni? Teraz chcę korzystać z dóbr tego świata i trzymać z całym światem. Kiedy jednak upłynie czas życia jednego z nich, przyjdzie nieprzejednany anioł śmierci, posłany przez Boga i zażąda jego duszy, mówiąc, Twoja podróż przez to życie została ukończona, pójdziesz więc ze mną do innego świata. Idziemy do przeznaczonego dla Ciebie miejsca pobytu. Wtedy będzie musiał porzucić uciechy tego życia, choć myślał, że pławić się będzie w nich na zawsze i przez złego anioła zostanie zaciągnięty na miejsce męczarni. Już na sam widok tego miejsca ogarnie go drżenie. Rozpaczliwie będzie się uderzał pięściami po głowie i z trwogą rozglądał dookoła, czy nie może dokądkolwiek uciec. Lecz tam nie ma mowy o żadnej ucieczce. Ponieważ aniołowie wymierzający karę, odprowadzą go skrępowanego. Jego przewodnicy powiedzą do niego: Dlaczego się boisz, nędzny człowieku? Dlaczego jesteś taki zmieszany? Z jakiego powodu przerażony? Dlaczego się ociągasz, nieszczęśniku? Dlaczego się trzęsiesz, biedaku? Przecież sam sobie przygotowałeś to miejsce zbieraj więc żniwo tego, co zasiałeś. Słyszałeś już wcześniej o straszliwych mękach, lecz wtedy, drwiąc, mówiłeś, gdzie jest cały świat chcę być i ja a teraz się trzęsiesz. Nie jesteś tutaj sam. Nie narzekaj więc. Jesteś bowiem tu, gdzie jest cały świat. Zmuszony wbrew własnej woli i przytłoczony przykrymi mękami, przyjdzie na to miejsce kaźni, wyda żałosny jęk i będzie prosić swoich oprawców, aby dali mu choć trochę spokoju. Ci jednak mu odpowiedzą: dlaczego tak krzyczysz? Czy jesteś lepszy od reszty świata? Gdzie jest cały świat, jesteś i ty, jak niegdyś mawiałeś. Wówczas wykrzyknie żałośnie z głębi serca: Jaką korzyść przyniósł mi cały świat? Biada mi! Jak bardzo zostałem oszukany i zwiedziony! Wyrok Boga jest sprawiedliwy. Teraz tego samego ja doświadczam biedny. Co człowiek sieje, to zbierze jako plon i jako ciężar poniesie, co jako snop związał dla siebie. Biada mi słyszałem o tym wszystkim, lecz w to nie wierzyłem. Iluż ludzi walczących, czuwających, poszczących i okazujących litość. A ja z nich wszystkich szydziłem i bluźniłem Bogu. Ilu widziałem smutnych i płaczących, a z nich wszystkich się naśmiewałem. Lepiej byłoby dla mnie sto lat lamentować, i płakać, i pościć, i jeść kamienie, aniżeli przyjść na to miejsce męki. O gdybym w tym życiu, które tak źle przeżyłem, Mógł mieć chociaż trzy dni na pokutę. Jednakże czas handlu przeminął i nie ma już więcej czasu na pokutę. Tak w miejscu wiecznych męczarni lamentować będą szydzący z pisma świętego. Miejmy zatem bojaźń. Wobec tej groźby wieczystych kaźni i zaprzestańmy bluźnić Bogu, jemu bowiem należy się cześć i uwielbienie przez całą wieczność. Amen.